Poniedziałek odbyły się w naszym mieście sobótki, które związane są z okresem Zielonych Świątek. Ogniska zapłonęły w 6 lokalizacjach w Jaworznie, na wzgórzach oraz polanach. Płonące sobótki można było zobaczyć w Wieleniu na Celinowej Górce, w strefie rekreacji na Dobrej, na Sadowej Górze na Warpiach, koło klubu Kasztan w dzielnicy Jeziorki, na Biskupiej Górze w Byczynie oraz na Równej Górce na Skałce. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Jaworzna, którzy zebrali się, aby razem przeżyć te wyjątkowe chwile. Nad bezpieczeństwem mieszkańców i ogniem czuwali strażacy z lokalnych ochotniczych straży pożarnych, którzy zabezpieczyli całe wydarzenie. Co wtorek i piątek mały rynek w Jaworznie tętni życiem. Mieszkańcy licznie odwiedzają to miejsce, aby zrobić zakupy. Lokalni sprzedawcy oferują różnorodne produkty wysokiej jakości. Piękna pogoda w ostatnim czasie sprawiła, że jest tam jeszcze więcej ludzi. Niewątpliwie największą popularnością cieszą się kwiaty, którymi mieszkańcy Jaworzna planują ozdobić swoje ogródki, okna czy balkony. Na małym rynku jest ich ogromny wybór pod względem rodzajów kwiatów, ale również kolorów. Ale nie tylko kwiaty mieszkańcy kupują, mogą również zaopatrzyć się w świeże warzywa i owoce, zioła oraz sadzonki. Łukasz Kochut, poseł obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz kandydat w zbliżających się wyborach do tej Izby odwiedził Jaworzno. Poseł prowadzi swoją kampanię wyborczą już od miesiąca i właśnie Jaworzno jest jednym z przystanków na mapie Śląska, które odwiedza. Łukasza Kochuta można było spotkać w centrum Jaworzna, gdzie zachęcał mieszkańców naszego miasta do oddania na niego głosu. Mieszkańcy mieli okazję z nim porozmawiać, m.in. na ulicy Sienkiewicza. Poseł, który już od 5 lat obecnie jest w Parlamencie Europejskim, walczy o ponowną kadencję. Chce reprezentować głos mieszkańców Śląska w Europie. Ma nadzieję, że mieszkańcy regionu ponownie obdarzą go zaufaniem. Jeszcze 3 tygodnie kampanii tak naprawdę przed nami, no i liczę na to, że po prostu uda mi się tego 9 czerwca zdobyć drugi mandat w historii i jakby dopiąć tą pierwszą kadencję, bo uważam, że taki 10 lat w Parlamencie Europejskim to już jest konkretny czas, gdzie można pewne sprawy załatwić. Ja bardzo mocno walczę o Europejską Stolicę Kultury dla całej metropolii GZM, czyli dla tych śląskich i zagłębiowskich miast, bo to jest moim zdaniem fajna inwestycja właśnie w tą infrastrukturę kultury. Namawiał on również mieszkańców, aby przede wszystkim udali się na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w naszym kraju 9 czerwca. Spotykam się z wyborcami, z ludźmi, rozmawiam o wyborach, o tym, że warto iść 9 czerwca do lokali wyborczych i głosować. Zdaję sobie sprawę, że jest to swego rodzaju maraton wyborczy, to są już trzecie wybory z rzędu, ale to są bardzo ważne wybory nie tylko dla naszego regionu, dla Polski, ale także dla Europy, bo sytuacja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana i chcielibyśmy, żeby ta reprezentacja ludzi, którzy będą walczyć o silną Polskę w Unii Europejskiej, jednocześnie o silniejszą integrację samej Unii Europejskiej była większa, bo w ciągu tych ostatnich 5 lat jako europoseł mogę powiedzieć, że polski głos w Parlamencie Europejskim nie ważył zbyt wiele, dlatego że ta reprezentacja skrajnych populistów była spora i takie negowanie integracji europejskiej na arenie Parlamentu Europejskiego nie pomagało budowaniu tej pozycji Polski. Łukasz Kochut startuje z 3. miejsca listy Koalicji Obywatelskiej z okręgu nr 11, czyli województwa śląskiego. Sezon ogrodniczy już się rozpoczął, a co za tym idzie, wzmożone prace na ogródkach i działkach. Jesteśmy w trakcie rozpoczętego już sezonu ogrodniczego. Wiąże się on z koniecznością zadbania o swoje ogródki oraz oznacza to czas siania i sadzenia różnych roślin. Ogródki działkowe już się zapełniają fanami posiadania swoich prywatnych zbiorów. Mowa tu zarówno o warzywach, jak i o owocach. Nie zapominamy również o osobach, które w centrum zainteresowania ogrodniczego stawiają kwiaty. A co sadzą działkowcy? Wszystko już przygotowywane jest pod pomidory.
Ogórki już są wysadzone jako nasionka. No, ziemniaczki posadzone są, cebulka, czosnek, pietruszka, marchewka, ale licho wychodzi. No, czosnek piękny, jak widać, cebulka, tam pomidorki są. Tutaj marchewka troszkę słabo zaszła, pietruszka, bo dużo mrówek bardzo. Mrówki atakują okropnie. Także bida sobie poradzić. No tam jest selerka, troszkę pory, tam ziemniaczki. Takie dla siebie, dla rozrywki. Kwiaty wszystkie. My jeszcze mamy taki ogród. Można powiedzieć, jeszcze wszystkie te starocie takie dawne, które były, to my staramy się pielęgnować. Nie tylko same nowości. Także wszystko mamy. Co więc możemy w tym czasie posadzić? Na co zwracać uwagę przy wyborze roślin ogrodowych? I co ważniejsze, jak właściwie zadbać o nasze rośliny? Takie pytania zadaliśmy specjaliście w zakresie ogrodnictwa. To już jest dobry czas, żeby zacząć warzywka sadzać do ogródka. Jesteśmy po zimnej zośce, więc mam nadzieję, że teraz już się będą pięknie przyjmowały. Od przyszłego tygodnia ma być upał, więc wszystkie sadzonki, pomidory, ogórki, papryka, to jest czas, że można sobie spokojnie je wrzucić do ziemi i poczekać, aż pięknie nam wyrosną. Co do kwiatów, to na kwiaty zawsze jest sezon. Są piękne i można spokojnie teraz wrzucić sobie lawendę, która za chwileczkę będzie nam puszczała w kwiecie te młode pędy. Prześlicznie teraz kwitnie róża. To jest czas, gdzie róża rzeczywiście nam swoje wdzięki pokaże w różnych odcieniach, i wysokie, i niskie, tego, co lubimy. Dobry czas jest na krzewy. Możemy spokojnie wrzucać i malina się pięknie przyjmie, i porzeczka czerwona czy czarna. To, co jest najważniejsze, jak wybieracie Państwo sadzonki, to zdrowa sadzonka. Czyli zwracamy uwagę, czy ona nie jest poniszczona, czy nie ma liści, które są już osłabione w momencie, kiedy je kupujecie. Dobrze jest, żeby ten kwiat miał odpowiednią proporcję ziemi do krzewu, więc jeżeli kupujecie krzew, który ma bardzo małą bulwę ziemi, a bardzo wysoką sadzonkę, to jeżeli ją kładacie do ziemi, to koniecznie przytnijcie, tak żeby ona dostała jeszcze energii na rozbudowanie systemu korzeniowego. No i oczywiście jakieś środki, które pomogą tej roślinie się zakrzewić, czyli trochę wzmocnienia podkorzeń, albo obornika, albo nawozu, takie elementy, które sprawią, że to się pięknie przyjmie. Czytajcie przed wsadzeniem do ziemi o tym, jakie warunki roślina lubi. Są rośliny jak na przykład borówka, która kocha wodę, w związku z tym, jeżeli posadzicie ją koło brzozy, która będzie bardzo wodę ciągnęła, to będzie jej nieprzyjemnie. Wtedy wystarczy włożyć ją w plastikowej doniczce, prosto do ziemi, ewentualnie wyłożyć gliną i też sobie da radę. Natomiast jeżeli chodzi o odmiany, które wody nie lubią, też są takie. W tym momencie spokojnie na słoneczko, tak żeby one miały dużo tych warunków, które lubią. Czyli sprawdzajcie informacje na ulotkach. Jeżeli na ulotce nie ma żadnej informacji, to spokojnie do internetu wrzucajcie i szukajcie, jakie charakterystyki, jakie parametry lubi Wasza roślina. Polska gospodarka używa ponad 100 różnych surowców mineralnych. Realną produkcję, taką, która by zaspokajała potrzeby polskiej gospodarki, taką produkcję w kraju mamy w odniesieniu do 20-20 paru surowców. Co do pozostałych, zasadniczo nasza baza zasobowa nie zaspokaja ani w tym momencie, a prawdopodobnie w przyszłości nie zapewni podaży tych innych surowców. One będą musiały być przedmiotem importu, chyba że rozwiniemy recykling niektórych spośród tych materiałów celem pozyskiwania wielu, czasem rzadkich metali w wyniku recyklingu. Więc pod względem recyklingu jest bardzo wiele wyzwań. Natomiast jeśli chodzi o produkcję górniczą, problemem jest co innego. Problemem nie jest to, czy my mamy taką bazę zasobową, czy nie mamy, bo to mniej więcej znamy dosyć dobrze. Służba geologiczna jest od tego przez całe dziesiątki lat, żeby nam to udokumentować, i to jest z grubsza zrobione. Problemem jest możliwość zagospodarowania górniczego. To znaczy przychylność społeczności lokalnych do rozwijania działalności górniczej, z czym jest bardzo trudno, a także uwarunkowania środowiskowe, które czasem potrafią uniemożliwić realizację projektu górniczego.
Jeśli chodzi o surowce metaliczne, to no, tym sztandarowym surowcem jest miedź i srebro. No, to są złoża rud miedzi, srebra i tam innych metali towarzyszących w Legnisko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. To jest KGHM Polska Miedź S.A. No i duży potencjał w tym zakresie, a na przyszłość także. Tylko że w trudniejszych warunkach geologicznych, górniczych, głębiej, ale ten potencjał jest bardzo duży. Potężnym obszarem surowcowym są surowce budowlane. O tym się nie mówi, że my prawie 300 milionów ton rocznie używamy różnego rodzaju surowców dla potrzeb budownictwa. I tutaj też mamy duże problemy z dostępem do złóż, no bo to są jednak te kopalnie, trzeba otwierać, trzeba prowadzić tą działalność. To jest uciążliwość dla otoczenia. Także pod tym względem są to duże wyzwania, ale z drugiej strony potrzeby infrastrukturalne, potrzeby budownictwa są jasno określone. Jest pytanie, skąd mamy te kruszywa i inne surowce budowlane pozyskiwać. Je pozyskuje się lokalnie, nie importuje się ich. Trzeba je znaleźć na miejscu.